W Assassin's Creed Valhalla możemy walczyć z legendarnymi zwierzętami. W regionie Sacek spotkamy ogromnego byka. Zapraszam na materiał. Na północy regionu Sacek natrafimy na gospodarstwo, w którym przebywa całkiem sporo byków. Jednym z nich jest legendarna locha bitewna Alfreda. Nie jest to trudny przeciwnik. Jego silniejsze ataki są oczywiście sygnalizowane. Bardzo łatwo jest ich uniknąć. Oczywiście wykorzystujemy ulubione zdolności i jak najczęściej ostrzeliwujemy byka z łuku. Starajmy się celować w jego słabe punkty, to zada mu sporo obrażeń. Mniejsze byki będą starały się nam przeszkadzać. Nie zadają one jednak dużych obrażeń. Najważniejsze, aby skupić się na naszym legendarnym celu. Im szybciej go wyeliminujemy, tym lepiej. Po skończonej walce będziemy mogli zająć się resztą stada. Locha bitewna bardzo często przystaje i nie próbuje w ogóle atakować. To dla nas najlepsza szansa na to, by ją pokonać. Za jej pokonanie otrzymamy 2 punkty doświadczenia i łeb bojowego byka.